co trzeba robić, żeby nie zostać zbanowanym, żeby nasz fanpage nie został zbanowany na Facebooku? Albo co, czego nie wolno robić? Tak, po pierwsze trzeba zacząć od tego, że się czyta regulamin. Trzeba przeczytać regulamin dotyczący Facebooka, termsy. Trzeba przeczytać regulamin dotyczący aplikacji, czyli deweloperski, regulamin dotyczący promocji na Facebooku i regulamin dotyczący stron na Facebooku. Jak się już to wszystko przeczyta i sprocesuje, to trzeba postępować według wytycznych tego regulaminu. Najważniejsze rzeczy to tak, nie tworzyć konta osobowego, jeżeli chcemy prowadzić promocję na Facebooku, bo konto osobowe służy nam do celów personalnych, takich typowo osobistych i musi być rzeczywiste, prawdziwe, musi zawierać imię i nazwisko i prawdziwe zdjęcie. I to konto osobiste może administrować fanpage'em na Facebooku, a jeżeli nie chcemy mieć konta osobistego na Facebooku, nie chcemy się tam z nikim spotykać ani nawiązywać interakcji, chcemy prowadzić fanpage dla firmy, to trzeba założyć tak zwane konto biznesowe i tam Facebook też ma taki tutorial na temat tego, w jaki sposób takie konto biznesowe założyć. Ona wtedy nie ma pełni praw, nie może zapraszać znajomych, tylko jakby administruje takim fanpage'em biznesowym. Czyli jedyną jego funkcją jest to, żeby stworzyć fanpage i być administratorem. Reklama. I reklama. Czy to jest płatne konto? Nie, to jest też bezpłatne konto i jeżeli któregoś dnia chcemy zmienić je później w profil osobowy, możemy to zrobić jednym klikiem, klikając właśnie stwórz profil osobowy, z tym, że już potem nie ma powrotu do konta biznesowego. Jak już stworzymy profil osobowy, to nam to przestaje działać. I Facebook, jeżeli chcemy dużo reklam zamawiać na Facebooku, to oni przysyłają taki tutorial, jak dokonać tego założenia konta biznesowego, jeżeli na przykład chcemy mieć kredyt w Facebooku do emisji reklam, nie w modelu takim, że płacimy kartą kredytową, tylko że jesteśmy rozliczani na podstawie faktur z Facebooka. Dobrze, co jeszcze? Czego nie można jeszcze robić? To było pierwsze. Drugi błąd, który najczęściej się popełnia, za który wylatuje się z Facebooka, to umieszczanie na stronach zawartości, która jest niedozwolona przez Facebook, czyli wszelkiego rodzaju erotyka, treści związane z promocją papierosów, alkoholu, hazardu. Też jeszcze oni mają coś takiego jak paliwo. Oczywiście leki na recepty też nie wolno ich promować. Także to są te treści niedozwolone i uwaga, tutaj też to dotyczy użytkowników fanpage'y, czyli jeżeli prowadzimy strony na temat kompletnie niezwiązany z treściami niedozwolonymi, ale mamy użytkowników, którzy nam na przykład dużo umieszczają linków do stron, nie wiem, o grze w pokera albo do stron o charakterze erotycznym, to też możemy wylecieć z Facebooka, za to musimy moderować nasze fanpage'y. I co wtedy robić? Jak edukować użytkowników? Mówić im, nie umieszczajcie tego u nas? Po pierwsze, dobrze jest umieścić politykę strony u siebie w dziale informacje, czyli prośbę, że tak samo jak regulamin jest z serwisu, to umieszczamy jeszcze dodatkowy regulamin z prośbą do użytkowników, żeby nie spamowali, żeby nie umieszczali na przykład do torrentów linków, tak, do jakichś pirackich treści, tego typu rzeczy, że wszystkie tego typu treści będą usuwane. I trzeba pilnować tego i trzeba też pilnować tego wieczorami, bo Facebook, który monitoruje strony, nie monitoruje ich zawsze w polskim czasie, tylko także w zachodnim, także jeżeli chcemy monitorować nasz fanpage, na którym się dużo dzieje, to trzeba poświęcić też godziny wieczorne na to, żeby sprawdzać. Oczywiście to nie jest jakieś ekstremum, że trzeba siedzieć o 4 nad ranem na fanpage'u, no, chyba że się jakaś wielka promocja wydarza, natomiast trzeba pilnować też w godzinach tych takich 8-24, bo wtedy jest duży pik na Facebooku i wtedy też trzeba sprawdzać. 8.24. Ale to co? To znaczy, że Facebook rzeczywiście wchodzi na nasz... Znaczy Facebook, przedstawiciel Facebooka rzeczywiście wchodzi na nasz fanpage i patrzy, czy my mamy tam erotykę, czy mamy tam treści soft porno na przykład, czy coś takiego? Najczęściej to nie jest tak. Najczęściej jest tak, że użytkownicy Facebooka są tym policjantem dobrym i niedobrym, tak? I to się zdarza... Najczęściej jest w taki sposób, że ktoś jest urażony jakąś treścią, którą mamy na Facebooku i zgłasza to do administratorów Facebooka. To się robi na dwa sposoby. Jedno to jest takie zgłoś pod postem takiego użytkownika. No to prawdopodobnie nie skutkuje tym, że Facebook otrzymuje dużo raportów na temat niedozwolonych aktywności. A druga rzecz to jest zgłoś całą stronę. To jest tak po lewej, na samym dole strony, już w takim dosyć niewidocznym miejscu. Tam się zgłasza całą stronę i też się opisuje, dlaczego ją się zgłasza. Czyli tam trzeba wybrać z dropa odpowiednią opcję i później jeszcze
dodaje się swoje słowa komentarza, jeżeli się ma na to ochotę. Jeżeli takich zgłoszeń jest dużo, to wtedy automatycznie strona jest blokowana lub usuwana, a proces przywrócenia strony wymaga recenzji już żywego człowieka po stronie Facebooka, który sprawdza, czy rzeczywiście doszło do naruszenia regulaminu, ewentualnie wyrzuca treści, które były jego zdaniem naruszające regulamin i przywraca stronę, jeżeli przejdzie ona pozytywną weryfikację. A jeżeli treści są w formie tekstowej, bo ja rozumiem, że ci ludzie lokujący się w Palo Alto mogą nie znać języka polskiego. Ale mają polskich, Facebook ma polskich pracowników i w przypadku, gdy nam blokowali strony, często otrzymywaliśmy po polsku już informacje. W przypadku, gdy pierwszy raz nam skasowali stronę, otrzymaliśmy informację o skasowaniu strony w języku walijskim. Ale później już kontaktowali się z nami albo po angielsku, albo po polsku. I teraz przy okazji ostatnich naszych banów na Facebooku też odpisywali nam Polacy. Niekoniecznie zatrudnieni w Polsce. Oni mogą być w centrali w Dublinie, albo w Londynie, albo w Stanach. No tak głośno ostatnio było o tych blokowanych stronach. Czy to była jakaś fala, błąd, bug na Facebooku, czy po prostu przypadek? A może to, że po prostu się zwiększa liczba użytkowników Facebooka w Polsce i takich przypadków będzie lawinowo rosła liczba? Na pewno to jest związane ze wzrostem Facebooka. Teraz jak Facebaker, teraz Social Baker, tak? Ostatni ranking jak umieścił, to jesteśmy w pierwszej 20, chyba na 17 miejscu, jesteśmy wśród rozwijających się krajów na Facebooku. A jak sprawdzałam pod względem przyrostu procentowego, to jesteśmy na czwartym za Koreą, za Rosją i tam, znaczy tak jest naprawdę nieźle, więc na pewno będą większą uwagę przywiązywać do tego, co się dzieje w Polsce i w momencie, kiedy zwiększa się ilość też Polaków pracujących w Facebooku, to też mogą bardziej dokładnie monitorować to, co się dzieje na polskim Facebooku. Ale też pewnie przypływ ludzi robi to, że pojawia się więcej tych nieżyczliwych, którzy klikają, że zgłoś to do Facebooka, tak? Więc na pewno to też jest wynik tego. Na koniec chciałem zapytać o nabiał. Co jest z tym nabiałem? Ja byłam zdumiona, przygotowywałam się teraz do konferencji, czytałam jeszcze raz wszystkie regulaminy i nawet jeden tłumaczyliśmy już teraz na tak, żeby było słowo w słowo przetłumaczone i żeby był jakiś dokument po polsku na temat zasad guideline'ów facebookowych. I byłam zdziwiona, że jest punkt regulaminu w Facebooku, który nie zezwala na nagradzanie użytkowników naszych promocji na Facebooku produktami nabiałowymi. Być może coś źle zrozumiałam, ale jeszcze to sprawdzę. Na pewno był taki punkt, bo po prostu się strasznie dziwiłam, że nie ma wprawdzie obostrzenia dotyczącego reklamy nabiału albo promocji na fanpage'ach, ani tworzenia fanpage'y poświęconych nabiałowi, natomiast nie można nabiału wysyłać jako nagród w konkursach. No tak, jakaś polityka wymierzona w daną wyraźnie. Nie mam pojęcia, dlaczego tak, ale trzeba to sprawdzić. Dzięki wielkie. Proszę bardzo.